Siemanko, bardzo serdecznie witam. Moi drodzy, jestem teraz w Koszalinie. Nudzę się strasznie. W ogóle zaliczyłem mega wtopem, bo dzisiaj było zgromadzenie. Dzisiaj do Koszalina przyjechał Rafał Trzaskowski ze swoją kampanią. Dowiedziałem się na ostatnią chwilę i też na ostatnią chwilę pojechałem. W ogóle w ogłoszeniu wiadomości było napisane, że ma być około godziny 14 przy Filharmonii Koszalińskiej. Tak dokładnie było napisane, około godziny 14. No ja byłem o 14.00 i trafiłem, jak już akurat wyjeżdżał. Więc się trochę wkurwiłem. Potem dostałem informację, że jeszcze ma być przy Bałtyckim Teatrze Dramatycznym. Jestem właśnie przy tym Bałtyckim Teatrze Dramatycznym. Nie ma nikogo. Pocałowałem klamkę, wszystkie drzwi zamknięte. What the fuck? Pytam się jakichś tam dwóch facetów, którzy tam stali. Gdzie on jest? On już był, odpowiadają. To był jego pierwszy przystanek. Tu w Koszalinie Bałtycki Teatr Dramatyczny, a potem zawitał do wspomnianej przeze mnie Filharmonii Koszalińskiej. Więc no niestety nie udało mi się go zobaczyć i wysłuchać. Takie buty. Cóż robić? Wracam do domu. Kurde!